Halo, halo, drodzy Państwo, witam bardzo serdecznie. Jesteśmy już na meczu Filip Olko, Waldemar Gnatowski, więc tak jak mówiliśmy przed chwilą w naszym studio, wielki rewanż za dzień wczorajszy. Tylko przypomnijmy wynik, wygrał Filip Olko po super tiebreaku 10 do 8, więc naprawdę wyrównane spotkanie obu tych zawodników. Obaj panowie mają chrapkę na awans wyżej, ale awansować może tylko jeden. Tak już jest sport. Na tym polega całe piękno tego sportu. Po 15 serwuje Filip Olko. Piękny forehand teraz, piękny backhand teraz Filipa Olko, wyciągnięty Waldemar Gnatowski. Zobaczmy to jeszcze raz na powtórce. Naprawdę piękna akcja. No mamy mały problem tutaj z powtórką, przepraszamy. I po 30. Widać, że tutaj panowie prezentują podobny poziom. Dlatego możemy się spodziewać kolejnego wyrównanego spotkania. Filip przed tym meczem mówił, że na pewno jest bogatszy w doświadczenia, wie jak rywal gra, zna jego mocne i słabe strony. No ale tak samo można powiedzieć, też Waldemar Gnatowski, który przecież też już Filipa poznał. Co może świadczyć? Zobaczymy, który przede wszystkim zawodnik lepiej to wykorzysta, tą wiedzę merytoryczną. Zobaczymy. Trafił teraz Filip Olko, zobaczmy jeszcze raz do powtórce. Bardzo ładna akcja Filipa Olko. Przede wszystkim bardzo dobrze zaserwował i potem poszedł za akcją. No wielkie brawa dla Filipa. Może tutaj poszedł do siatki, bardzo ładne zagranie. Jas serwisowy, 1 do 0, Filip Olko prowadzi z Waldemarem Gnatowskim w secie numer 1. Zobaczmy ten serwis w powtórce jeszcze raz. A przepraszam, to już nie ta akcja. I wracamy na kort, serowo będzie Waldemar Gnatowski, jak na razie pierwszy gem padłbym zawodnika pochodzącego z podkarpackiego Niechobrza. Wyrzuca teraz piłkę Waldemar Gnatowski, 15-0 Olko. Bardzo charakterystyczny serwis ma Waldemar Gnatowski. Nisko podrzuca piłkę, szybko, robi taki szybki zamach rakietą. Ale jak widać, ten sposób jest bardzo skuteczny. Na razie mamy po 15. Widzimy, że z zewnętrznej strony kort. Oj, podwójny błąd teraz serwisowy. 15-30. Pan Waldemar staje w skrajnym położeniu kortu. Dlatego też dość taka niekonwencjonalna taktyka, bo przeważnie zawodnicy blisko środka stają, a pan Waldemar wychodzi troszkę na zewnątrz. Na razie problem z tym serwisem pana Waldemara. No i drugi podwójny błąd serwisowy. Niedobrze, niedobrze. Breaki dla Olko. Być może ta wcześna godzina trochę pana Waldemara jeszcze nie rozbudził się konkretnie. Nie jest jeszcze
pobudzony. Kolejny błąd. No czyżby zakończył to hat-trickiem z błędów serwisowych, no tego mu nie życzymy, bo to taki brzydki troszeczkę akcent byłby. Oj, pięknie, Filip Olko teraz wielkie brawa. Kończy tego gema, 2 do 0 prowadzi w secie numer 1 i od razu przełamanie. Ojej, co tutaj się wydarzyło? Filip Olko miał dogodną sytuację do tego, żeby tylko dołożyć rakietę i z meczem zakończyć tę akcję, ale no jak widać głową już był chyba przy następnej akcji i stąd też prosty błąd. Zobaczmy to, no to jest dogodna sytuacja i Filip pakuje piłkę w siatkę 0-15. Wczoraj dużo takich problemów miał Hubert Najdychor, który raz po raz zrzucał zarówno rakietą, jak i piłką w siatkę ze smeczu. Out, wyrzucił. Teraz to uderzenie. Waldemar Gnatowski, 15-15. No i prosty błąd teraz forehandu, dołem rakiety to odbił Filip Olko, no i też piłka ląduje na siatce, 15-30. Bardzo ładnie teraz serwis i wolej. Filip Olko poszedł do siatki agresywnie i po 30. Ten serwis też bardzo dobry, plasowany na linię. Pan Waldemar miał duże problemy z odebraniem tego uderzenia. As serwisowy teraz 40-30. Zobaczymy też jeszcze powtórce, żeby się dokładnie upewnić. No ale wydaje się, że piłka w korcie. Zobaczmy to jeszcze raz w powtórce. Tutaj Filip Olko przymierzył. No tak jest, tutaj nie ma wątpliwości. Filip trafił w karo serwisowe. Game point. No i piłka w korcie, tak jest, fantastyczne zagranie Waldemara Gnatowskiego. Ula la, no to jest na pewno zagranie do miana top 20 turnieju, być może nawet wyjazd do Turcji, naprawdę. Palce lizać to zagranie, zobaczmy. Piękny serwis Filipa Olko, odegranie z returnu, no wydawało się, że kończy to tym volejem, ale wyciągnął piękny forehand Waldemara Gnatowskiego, wielkie brawa. I złota piłka, proszę państwa, bardzo ważny punkt. No tym razem się już Olko nie pomylił, serve and volley. Bardzo dobra akcja teraz zawodnika pochodzącego z Niechobrza i mamy 3 do 0 w gemach.
I wracamy już powoli na korcer, bo będzie Waldemar Gnatowski. Stoi troszeczkę pod ścianą, bo nie może sobie pozwolić znów na stratę serwisu, bo będzie to oznaczało koniec seta dla niego. Dla tych, którzy może nie znają bohaterów naszego spotkania, zaraz przedstawimy pokrótce ich sylwetki. Robiliśmy to już wczoraj, ale dzisiaj też taką czynność zrobimy, bo wiadomo, widzowie się zmieniają na naszym streamie, z czego się bardzo cieszymy. No i skiksował teraz Waldemar Gnatowski 0.15. No to dobrze, na początek może zacznijmy od Waldemara Gnatowskiego. 44-latek pochodzący z Bielsko-Białej, czyli miejscowy zawodnik, debiutar naszej polskiej lidze tenisa, ale jak sam mówię, jest bardzo zadowolony. Trenuje właśnie na co dzień na kortach BKT Advantage. 172 cm wzrostu, oburęczny backhand. Ja powiem szczerze, jestem pełen podziwu jego umiejętności, bo jeśli chodzi o zawodników plus 40, to absolutny top, jeśli chodzi o polską ligę tenisa. Teraz psuje return Olko po 15. Out, wyrzuca teraz to uderzenie Filipa Olko, 30-15. No to może troszkę opowiedzmy o Filipie Olko. 23-letni zawodnik pochodzący z gminy Boguchwała, a konkretnie z Niechobrza. Stale bywalec w polskiej lidze tenisa, zarówno w edycji letniej, jak i w edycji zimowej. Wygranych ma na swoim koncie 12 pojedynków w naszej lidze, 186 cm wzrostu, więc dość wysoki zawodnik, oburęczny backhand. Filip jest na co dzień trenerem tenisa w Rzeszowie, uczy dzieci oraz młodzież. Trenował także przez chwilę naszego komentatora. Także Filip jest na pewno uczynnym takim chłopakiem, który pomaga ludziom, żeby grali tak dobrze jak on, bo na pewno jest to taka czołówka naszej polskiej ligi tenisa. Dodam tylko, że jest niepokonany. W Bielsku-Białej jak na razie nie może znaleźć na siebie ogromcy. Zobaczymy, czy będzie nim Waldemar Gnatowski. Ależ to było piękne zagranie Filipa Olko, zobaczmy, dopieszczony ten backhand, naprawdę taki fantastyczne uderzenie, naprawdę, że brak mi słów, żeby opisać ten backhand Filipa Olko. Jeszcze na powtórce, zobaczmy to. Pięknie, pięknie. No i tutaj Filip bardzo fajny komplement w stosunku do Maxia powiedział, bo nasz Maksymilian jest aktualnie siedzący tutaj w klapeczkach, takich czarnych, bardzo ładne zresztą, też mi się podobają. I Filip tutaj powiedział do naszego Maksymiliana, że też mu się te klapki podobają. No jeśli Filip będzie chciał, to myślę, Maksymilian jest mu w stanie takie klapki pożyczyć. A powiem więcej, jeśli wygra ten turniej, to Maksymilian mu te klapki nawet odda. No i błąd Waldemara Gnatowskiego, troszeczkę za dużo tej błędnej krył tego doświadczonego zawodnika, musi to wyeliminować, bo na razie mecz mu ucieka. Wydaje mi się, że on tutaj, znaczy mówił nam w wywiadzie, że jego celem nie był awans, jego celem była dobra gra, no ale wiadomo, każdy zawodnik, który bierze udział w turnieju, nie przyjeżdża go przegrywać, no bo to by było bez sensu. Dlatego tutaj, jeśli pan Waldemar chce wygrać, to musi wspiąć się na wyżyny swojego umiejętności, bo Filip jest bardzo dobrze dysponowany. Out, zobaczmy powtórce. Zobaczmy to w powtórce, czy out, czy piłka w boisku. Maksymilian mówi, że out, więc set Olko. Tak jest, 4 do 0, ale jeszcze upewnimy się w powtórce. Nasze tutaj wideo weryfikacja zaraz wskaże
Prawda, no to tutaj nie ma o czym mówić. 4 do 0 pierwszego seta wygrywa Filip Olko. Więc na razie zawodnik pochodzący z malowniczo położonego Niechobrza prowadzi 4 do 0. Jest na dobrej drodze do tego, żeby zameldować się w ćwierćfinale. Chwilka przerwy i zaraz do Państwa wracam. I wracamy do gry, panowie. Odpoczęli sobie. Serwuje Filip Olko set numer 2. No i zaczyna od bardzo dobrego serwisu do środka. Pan Waldemar tutaj odbił piłkę, ale niestety zahaczyła ona o sufit hali BKT Advantage i 15-0 Olko. Bardzo dobry return pod nogi. Tutaj Waldemar Agnatowskiego odpowiedział backhandem Filip Olko, ale później prosty, niewymuszony błąd i wyrzuca piłkę. Polsko-francuski zawodnik po 15. Jak Państwo wiecie, nasz Maksymilian potrafi operować w wielu językach, więc może pokusi się o kilka zdań po francusku z Filipem Olko. Zapytamy też, czy Filip ten język potrafi. Świetna teraz akcja przy siatce, zachował spokój, teraz zaciśnięta pięść u Filipa Olko, 30-15. Zobaczmy powtórce jeszcze, jak ta akcja wyglądała. Ulala, teraz backhand zawinął takim kołowrotkiem. Filip Olko, to zagranie wielkie, brawa, aż tutaj uśmiech pojawił się na jego twarzy. O to właśnie chodzi w tym wszystkim, żeby uśmiech się pojawiał, żeby nie było smutnych chwil. Bardzo ładnie. Wyrzucił ten dropshot. Teraz Waldemar Gnatowski, nieudane zagranie i 1 do 0 prowadzi w drugim secie. Filip Olko utrzymuje swoje podanie. Niechobrzani. Wracamy do gry, serwuje Waldemar Gnatowski. No, nie dał się przechytrzyć teraz Waldemar tym lobem Filipa Olko. Dobry smecz i 15 do 0. Po 15, nieudane zagranie teraz, przepraszam, 30 do 0, nieudane zagranie Filipa Olko, prosty błąd, forehand wyrzucony w siatkę. Serwis na ciało skuteczny, 40 do 0. Waldemar Gnatowski rozkręca się na ten 44-latek z korzeniami francuskimi.
Widzimy, że powoli odpalił petardę Waldemar. Zobaczymy, czy uda mu się podtrzymać dobrą formę w dalszej części tego gema. Ma teraz pierwsze piłki na zwycięstwo premierowego gema w tym meczu. I gem 1 do 1. A jednak jeszcze nie. Jednak jeszcze chyba nie. Tak, zgadza się. 1 do 1. Filip Orko, Waldemar Gnatowski. Widzimy, drodzy Państwo, jak wielką różnicę robi serwis w tych meczach. Waldemar zaczął dobrze serwować i od razu to przyniosło powodzenie w postaci gema. W pierwszym secie ten element kompletnie nie funkcjonował, stąd też 4 do 0 wynik w premierowej partii. No, utrzymał piłkę na rakiecie, teraz Filip Olko bardzo ładnie, taki spięty, widać jak taki posąg, można powiedzieć, można byłoby go ulepić z gliny i postawić przed rzeszowską galerią taki pomnik Filipa Olko, bo zobaczmy, jak ładnie tutaj się ustawił do tego uderzenia, no fantastyczne, nawet powieka mu nie drgnęła. Sprawdzimy to na powtórce, czy to zagranie było w kort, czy nie. Już to, drodzy Państwo, o niestety, nie udało się tego zweryfikować, niestety, ale może jednak się uda. No nie uda się, no, niestety, małe komplikacje, powtórka nam się nie włączyła, bardzo za to przepraszamy. Nie widzimy, nie ma powtórki tego. Jak na złość, niestety. Dziękuję. Niestety się nam nie udało włączyć tej powtórki, ale nie poddajemy się, działamy dalej w dobrym duchu. No i teraz za daleko starą Waldemar Gnatowski, jak sam mówi, do tego serwisu Filipa Olko, zagrał nieco lżej, czym zaskoczył swojego oponenta. Poszedł do ofensywy Waldemar Gnatowski, bardzo ładny forehand wyciągnięty. Filip Olko popełnia błąd. Rozkręca się nam pan Waldemar. Być może jeszcze złapie tutaj byka za rogi. Spróbuje odwrócić losy tego spotkania na swoją korzyść. 30-15. No niestety teraz błąd przy tym dropshocie Waldemara Gnatowskiego, nieudane zagranie, 40-15. A na korcie obok Michał Sekuła w koszulce Supermana zagrywa niesamowite dropshoty, widzimy tutaj raz po raz nęka swojego rywala fantastycznymi skrótami, więc ta koszulka Supermana dodaje mu przysłowiowych skrzydeł i wykorzystuje. La, tak skoczył, niczym taka sarenka, jakby to powiedział Maksymilian Kłęga, bo jak taka Agnieszka Radwańska za dobrych czasów. Filip Olko teraz 2 do 1 wygrywa takim efektownym akcentem tego gema numer 3 w tym secie. Zobaczmy jeszcze raz powtórkę tej akcji, bo naprawdę fajnie nam tutaj podskoczył Filip z jednej nóżki na drugą. No Filip chyba jest dobrym tancerzem, bo jeśli tak przeskakuje w tańcu, no to naprawdę jego partnerki muszą być z niego zadowolone. Jakbyś jeszcze sam po powietrzu zrobił, to na pewno. Jakbyś koszulkę Michała miał, to bardzo
wracamy do gry serwowo będzie Waldemar Gnatowski. Oj, chyba za bardzo podniecony swoim ostatnim zagraniem Filip Olko już widział się na plaży w Turcji i wyrzucił ten forehand w aut. Wyrzuca teraz Waldemar Gnatowski to uderzenie po 15. Ula, teraz trafił backhandę Filip Olko. Pierwsze lobik, ale dał radę go odebrać Waldemar Gnatowski, ale przy próbie backhandu już mógł tylko popatrzeć na nią wzrokiem. Zobaczmy jeszcze raz powtórkę tej akcji, bo naprawdę była ciekawa. Tutaj lobik, doskoczył Waldemar, no ale na to już nie mógł nic odpowiedzieć. Ależ tutaj akcja w defensywie Filipa Olko, ale Waldemar Gnatowski zachował zimną krew. Tutaj jakieś sugestie Filipa Olko do naszego stanowiska komentatorskiego poleciały, ale zostawimy je może dla siebie. Zobaczmy może powtórkę tej akcji, bo było co oglądać. Długa wymiana, ciekawe uderzenia. Waldemar Gnatowski miał kilka okazji na skończenie tej wymiany i całe szczęście zachował zimną krew. Bo zdarzało się wielu zawodników przy tylu akcjach przy siatce nie wytrzymywało presji. No, jeszcze Olko do siatki, ale nieudany backhand ląduje wprost na naszej pięknej taśmie ozdobionej banerami firmy Travel PP, czyli naszego sponsora, który fundował wyjazd do Turcji dla dwóch osób dla najlepszego zagrania całego turnieju. Lobik, ale kompletnie nieudany i punkty dla Filipa Olko. Znów problemy z pierwszym serwisem u pana Gnatowskiego. No nie wygląda to za dobrze. Tymczasem Michał Sekoła już chyba odprawił swojego rywala z kwitkiem i zameldował się w ćwierćfinale, więc drodzy państwo, Michał Sekoła pierwszym ćwierćfinalistą turnieju na kortach BKT Advantage w Bielsku-Białej. Błąd Waldemara Gnatowskiego, uderzenie w siatkę.
nie trafia, poirytowany swoim zagraniem, tym nieudanym czynem, który popełnił i Gendla Filipa Olko, drodzy Państwo, więc jesteśmy o krok od zakończenia pierwszego meczu 1-8 na naszej antenie. Serwował będzie Filip, jeśli utrzyma swoje podanie, no to będzie po frytkach. Nie utrzymał na rakiecie tego Filip Olko. Ostatnio mu się to udało, tym razem ta sztuka mu się nie powiodła i 0-15. Oj, Olko teraz pomylił się przy siatce. Drugi błąd z rzędu, 0-30 dla Waldemara Gnatowskiego. Czyżby przełamanie? Widzimy, Waldemar jeszcze nie składa broni, ale Filip, jak sam mówi, chciałby to zakończyć szybko, no bo potem ten mecz może mu się wymknąć spod kontroli. No ale musi też zachować siły jeszcze na ćwierćfinał, a ewentualny półfinał i może finał. Waldemar Gnatowski będzie miał break pointy, proszę Państwa. Ciekawa sytuacja. Filip Olko mówi, że nie umie biegać, więc pierwsze problemy tutaj psychiczne się już pojawiają u tego zawodnika, bo poddenerwowanie, irytacja. Co będzie następne? No, teraz wykończył. Do 3 razy sztuka, można powiedzieć, w tym gemie, bo 2 akcje przy siatce zakończone fiaskiem, teraz udało się zakończyć. Witamy serdecznie, Michał Sekuła, który wyciągnął swoje spotkanie 4-0-4-0 i melduje się w sierpniu. Panie Michale, jak się czujesz po tym szybkim meczyku? O, bardzo dobrze się czuję. Taki mecz na przetarcie dzisiaj, że tak powiem. Zobaczymy, co będzie dalej. Wczoraj faza grupowa, rozegrałeś 3 mecze. Powiedz mi, jak się regenerowałeś wczoraj po wygraniu grupy? No, nie było jakiejś specjalnej regeneracji. Też takie mecze, że tak powiem, były, żeby wgrać się w nawierzchnię i rozkręcam się, żebym się nie przekręcił tylko. No. Tego ci życzymy. Teraz kurczę, super, ma na wizji, Michale, że schudłeś ewidentnie. Powiedz mi, czy tutaj jakieś postanowienie noworoczne wprowadziłeś w życie? Nie, nic nie wprowadzałem. Ale widać, że masa jednak spada troszeczkę. Może troszeczkę, ale jest mi dobrze tak jest. To koszulka Supermana, czuję się wspaniale, jak sam powiedziałeś. Czy celujesz w zwycięstwo tego turnieju? No, zazwyczaj jak się przyjedzie na turniej, to się idzie wygrać. No, zobaczymy, jak będzie, bo nie będzie na pewno łatwo. Przeciwnicy są dobrze, ale gra się coraz lepiej. Jeden z swoich zawodników, którego trenujesz na co dzień, również zameldował się w fazie playoff. Opowie troszeczkę coś o nim, kto to jest. Nie ma takiego zawodnika. Nie ma takiego zawodnika? Nie dostał się niestety. Brakło mu jednego punktu, żeby się zameldował w playoffach. Ajajaj, niestety myślałem, że się zameldował. Mój błąd. Dobrze, Michał, czy chcesz pozdrowić jeszcze? No, wszystkich z rodziny z Bytomia, z Nowej Słupi, moich podopiecznych, wszystkich sympatyków tenisa. Dzięki wielkie, widzimy się jeszcze potem. Dzięki. Piąteczka, a tymczasem wracamy do meczu Olko-Gnatowski. No, nasz Maksymilian troszeczkę nam zajął tutaj czas, a tymczasem Filip Olko zakończył pojedynek z Waldemarem Gnatowskim dość gładko. Pojedynek zakończony, wygrana 4-0-4-1 Filipa Olko, więc składamy mu serdeczne gratulacje. Melduje się nam w ćwierćfinale. Zaraz go tutaj zaprosimy do wywiadu. Maksymilian Kłęg go przepyta z języka francuskiego. Zobaczymy, jak ten swój drugi w zasadzie język opanował Filip. Więc chwilka reklam i zaraz do Państwa wracamy.